Obywatele i obywatelki powinni się interesować kwestiami strażniczymi w kontekście osób LGBT. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że homofobia nie dotyczy tylko i wyłącznie tej mniejszości, około 5%, ale też dlatego, że homofobia może czy też transfobia może dotknąć każdego obywatela i obywatelki. Wyzywanie od pedałów, od lesb jest jedną z najbardziej powszechnych form epitetu wobec osób, i to naprawdę niezależnie od orientacji seksualnej. A druga kwestia jest taka, że próbką demokracji, tego jakiej, jakiej, jaka jest jakość demokracji, jest to, w jaki sposób traktuje się mniejszości. I dopóki mniejszości, nie są traktowane w sposób e, godny, dopóki nie mają swoich praw, e, to odbija się właściwie na jakości całego społeczeństwa i dlatego wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby mniejszościom było dobrze. Kwestiami LGBT w, w Polsce zajmuje się bardzo wiele organizacji. I to nie tylko organizacji LGBT, których jest około 30-40 w tym momencie, e, ale również inne organizacje, które mm, zajmują się kwestiami równościowymi czy prawnoczłowieczymi. I tak na przykład e, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego e, bardzo intensywnie zajmuje się kwestią e, nowelizacji ustawy równościowej, e, która wymaga kilku poprawek po to, żeby Zapewniała wiek, wiek, w praktyce większą równość dla grup mniejszościowych. Też Fundacja Helsińska zajmuje się bardzo szerokim spektrum prawnoczłowieczym, ale też między innymi prowadzą chociażby sprawy azylantów, którzy znajdują się w Polsce, osób, które się starają o Status uchodźczy ze względu na dyskryminację, ze względu na homofobię czy transfobię w swoim kraju pochodzenia. Obecnie też organizacja Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności Storunia prowadzi monitoring i strażnictwo dotyczące realizacji przez rząd programu na rzecz równego traktowania. Pro program został przyjęty w zeszłym roku, także wa warto się przyglądać jak poszczególne ministerstwa czy rząd w ogóle realizuje ten program. Strażnictwo w obszarze LGBT można tak naprawdę uprawiać w w prawie każdej dziedzinie życia, bo tam gdzie są ludzie, tam też pojawiają się uprzedzenia. Akurat nasza organizacja skupia się na pięciu obszarach życia: to jest bezpieczeństwo, zdrowie, rodzina oraz edukacja. Dodatkowo zajmujemy się też ruchem sojuszniczym, czyli włączaniem osób heteroseksualnych w wypowiadanie się, czy też stawanie się orędownikami równości osób LGBT. Jeżeli chodzi o kwestie związane z rodziną, to takim podstawowym problemem jest brak uregulowania związków, partnerskich. Kolejną kwestią, którą się zajmujemy, to jest kwestia bezpieczeństwa. Około 20% gejów i lesbijek doświadcza przemocy fizycznej ze względu na swoją orientację albo nawet domniemaną orientację seksualną. I według nas jednym z takich kluczowych kwestii, która poprawiłaby bezpieczeństwo w długoterminowo jest zmiana w kodeksie karnym. Chodzi o uzupełnienie tych artykułów w kodeksie karnym, które dotyczą przestępstw z nienawiści, bo takie artykuły już funkcjonują, natomiast brakuje w nim, brakuje w tych artykułach przesłanek dotyczących homofobii i transfobii. Trzecim obszarem, którym się zajmujemy, jest kwestia zdrowia i dostępu do służby zdrowia bez dyskryminacji dla osób LGBT. Obecnie sporo osób doświadcza dyskryminacji w momencie, kiedy się spotyka, z, wchodzi w kontakt ze służbą zdrowia i co takie konsekwencje, że Yy, osoby LGBT rzadziej korzystają i bardziej niechętnie korzystają ze służby zdrowia i w ogóle mniej dbają o swoje zdrowie ze względu na to, że po prostu się obawiają dyskryminacji. Strażnictwo w obszarze edukacji sprowadza się do dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy yy, treści nauczania w szkole yy, w stosunku do uczniów. A druga to są treści nauczania na studiach e, tzw. Tak kierunków nauczycielskich. To znaczy, czy studenci i studentki kierunków, o których jest duże prawdopodobieństwo, że będą na, e, nauczycielami i nauczycielkami, czy dostają wiedzę i zdobywają kompetencje radzenia sobie z sytuacjami przemocy homofobicznej, czy też w ogóle z sytuacją homofobii w szkole, ale też czy mają taką możliwość pozbycia się swoich stereotypów na temat tej grupy e, i też nabycia kompetencji wspierania młodzieży. Że LGBT. Piątym obszarem działalności KPH jest tak zwany ruch sojuszniczy, to znaczy chcemy namawiać czy też wspierać głosy osób heteroseksualnych, dla których równość osób LGBT jest ważna i chcą, żeby ten głos był słyszalny. Sprowadza się to głównie do tego, że roz rozmawiamy z osobami. Które są znane, które są poważane w społeczeństwie, e, które pełną, pełnią rolę w, w niektórych przypadkach autorytetów publicznych. E, I prosimy ich o to, żeby gdzieś w jakiejś sytuacji publicznej wypowiedzieli się na temat kwestii LGBT, co myślą na temat związków partnerskich, co myślą na temat e, gayów i lesbijek, osób biseksualnych, transseksualnych, transpłciowych w społeczeństwie. E, Tutaj być może w, może się wydawać, że ten ruch sojuszniczy nie ma takiego elementu strażniczego. Um, ale to jest tylko pozór, ponieważ w, im więcej jest osób, które jest sojusznikami, które mówią publicznie, nawet. W takich, w, albo też w sytuacjach prywatnych mówią o tym, że wspierają osoby LGBT, że uważają, że potrzebne są związki partnerskie, że nie uważają, że homoseksualizm jest chorobą, itd., itd. Po prostu poszerzają to grono strażników, bo im więcej jest strażników, im więcej jest sojuszników, tym trudniej będzie dyskryminować i tym trudniej będzie stosować przemoc wobec naszej mniejszości.